ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Tak to leciało w wierszu Brzechwy Lokomotywa. Ponieważ najwyraźniej nie jest tak źle i można jeszcze żyć, no to dlatego właśnie ludzie jeszcze żyją. I dopóki żyją, to będą się bawić, będą oglądać telewizję, będą słuchać radia, będą ogrzewać w zimie mieszkania. No i to jest właśnie to przekleństwo rasy ludzkiej. A tak w ogóle, to dlatego trzeba trochę popatrzeć w gwiazdy i popatrzeć na ten czas zimowy. Tak sobie dzisiaj myślałem o tym, o tej grawitacji i o tej sile odśrodkowej, która w przypadku Sputnika no, zrównuje się. Siła grawitacji zrównuje się z siłą odśrodkową i w związku z tym Sputnik nie spada, tylko krąży wokół Ziemi. I tak sobie pomyślałem, jak to jest, że przecież z tego co wiem z nauk, orbita zgodnie z prawami Keplera ma peryhelium i aphelium, czyli centrum, które jest okrążane przez planetę, znajduje się w jednym z ognisk elipsy. Elipsa jest wydłużona i mniej lub bardziej. No i teraz jeżeli jest wydłużona, to znaczy, że planeta znajduje się czasem trochę dalej od Słońca, czasem trochę bliżej od Słońca. A więc w związku z tym czasem jest trochę bliżej źródła grawitacji, a czasem jest trochę dalej źródła grawitacji. Jeżeli jest bliżej źródła grawitacji niż siła odśrodkowa, która na nią działa z powodu ruchu obiegowego, nie obrotowego, a obiegowego, to w takim razie dlaczego, mimo że grawitacja przeważa, bo planeta znajduje się bliżej Słońca siła grawitacji jest większa od siły odśrodkowej, więc tak naprawdę planeta zaczyna spadać na Słońce. No i w tym momencie, jak zaczyna spadać na Słońce, to dlaczego na to Słońce w końcu nie spadnie? No, wygląda na to, że dlatego, że nie zdąży, że przeleci koło Słońca i już zaczyna pokonywać ten fragment elipsy, który ją oddala od Słońca i w związku z tym siła odśrodkowa zaczyna być większa od siły grawitacji, grawitacja się zmniejsza, planeta się oddala od Słońca. Oddala się od Słońca o tyle, że grawitacja staje się za słaba dla siły odśrodkowej w porównaniu z siłą odśrodkową. No i w związku z tym ciekawy jest drugi przypadek, bo jak sobie leci daleko, daleko od Słońca, to nie wiem, to aphelium, peryhelium, nie wiem, które, ale to najdalsze miejsce od Słońca, to w tym momencie następuje to samo zjawisko. Czyli grawitacja na tyle maleje, na tyle daleko jest Słońce,
na tyle mała jest grawitacja. Nie. Na tyle wolno planeta zaczyna lecieć, że siła odśrodkowa się staje zbyt mała. A jak się siła odśrodkowa staje zbyt mała, to wtedy planeta zaczyna z powrotem spadać w kierunku Słońca. No tak mniej, ponieważ jest daleko, więc nie dokładnie celuje w Słońce, tylko tak obok niego. No i zaczyna zmierzać po elipsie w kierunku Słońca. No to i tylko tyle ten problem, że Słońce nie, to właśnie tego nie wiem, jak to jest. Czy Słońce wtedy się przemieszcza? W każdym razie planeta nie krąży po tej elipsie, tylko po takiej przesuniętej elipsie, czyli taką rozetkę zakreśla. No w każdym razie nie o tym myślałem. Chciałem mówić o tej astronomii, tylko zastanawiałem się nad tą energią. Dlatego, że no wszystko musi kosztować, jak to wszyscy wiedzą, i w związku z tym no ruch planety też musi kosztować. Kosztuje energię. Przemiany energetyczne, kinetyczna w potencjalną, potencjalna w kinetyczną, ale przecież jakieś straty się z tego, jakieś straty z tego powstają. Jak to jest z tymi stratami? Ja pytam nie dlatego, że wiem, tylko dlatego, żeby się potem zacząć nad tym zastanawiać. To są takie pytania zadawane tonem, może i apodyktycznym, dlatego, że ledwo mam siłę wydobyć głos, ale ponieważ mikrofon ma blisko ust, więc w związku z tym dobrze mnie słychać. Najpierw pomyślałem sobie, że ta planeta to w ogóle takim ruchem pływaka, który płynie stylem motylkowym, że zanurza się, wynurza się, zanurza się, wynurza się spod powierzchni tej, która jest, na której siła odśrodkowa jest równa sile grawitacji. Tak zanurza się, wynurza się, zanurza się, wynurza się. To tylko tyle, że ten pływak, no to tak naprawdę on płynąc się męczy. W związku z tym kiedyś musi przestać płynąć i się najeść na przykład, żeby mieć energię na pracę mięśni, która będzie go dalej przemieszczała. I w tym momencie tak się zastanawiam, że przecież planeta płynie w przestrzeni, tak jak pływak, tylko tyle, że skąd ona czerpie tą energię? Do tego ciągłego zanurzania się, wynurzania się, zanurzania się, wynurzania się. Można pomyśleć, że ona, no jak gdyby, tak naprawdę zużywa tą energię nieodwracalnie i w związku z tym znajduje się coraz bliżej planety. Nie wiem, jak to jest w astronomii, trzeba by poczytać, trzeba by poszukać, jak to jest z tymi orbitami, czy one naprawdę są coraz mniejsze i w końcu te planety spadają na swoje słońca po iluś tam miliardach i kwantylionach lat, czy też nie. Dlatego, że przestrzeń rozdmuchuje układ planetarny. Po prostu przestrzeń się rodzi między Słońcem a planetą. Powstaje jak gdyby ta przestrzeń. Tak jak piana w wodzie się coraz większa robi.
jak się no bełta wodę z mydłem, to piana rośnie i jest jej coraz więcej. I być może tej przestrzeni również jest coraz więcej. I w związku z tym no nie ma obawy, że planeta spadnie na Słońce. To jest dobra informacja. Zima nadejdzie, no ale pewnie kiedyś nie doczekamy zimy. Tak może być. Albo wiosny. Muszę się trochę zastanawiać, bo najwyraźniej zaczynam milknąć, bo zaczynam potrzebować odpoczynku po prostu, tak jak ten pływak, który się wynurza i zanurza.